Choć dokuczają nam kwietniowe przymrozki, a za moimi plecami wciąż widać zaśnieżone pasmo radiowej Beskidu Sądeckiego, to my sadownicy wiemy, że w Wielkim Tygodniu czeka nas robota. Tomasz Gasparski, zapraszam na krótkie sadownicze espresso. W pierwszej kolejności chciałbym, żebyście sprawdzili, czy na pewno macie aktualne świadectwa ukończenia szkoleń na stosowanie środków ochrony roślin. Jest to wymóg konieczny do m.in. do certyfikacji, ale również na obowiązkowy dla wszystkich sadowników. Po drugie, sprawdźcie, czy was opryskiwacz jest przebadany i ma aktualne badania techniczne. Jeśli to mamy, możemy przejść do kolejnego etapu. Myślę, że wykorzystajmy dobrą sytuację i dobre uwilgotnienie gleby na nawożenie. W tym celu można wykonać nawożenie azotem. Myślę, że na pierwszą dawkę te 40-50 kg czystego azotu będzie w zupełności wystarczające. Daje to mniej więcej 120 kg saletry amonowej. Innym rozwiązaniem jest stosowanie nawozów wieloskładnikowych typu NPK. Jeśli chodzi o parcha jabłoni, to tutaj na bieżąco kontrolujemy, monitorujemy, co się dzieje z zarodnikami workowymi. Trzeba mieć na uwadze to, że zarodniki workowe gotowe są już do wysiewu. Aktualnie panująca pogoda może i te niskie temperatury nie sprzyjają wysiewom infekcji, ale lada moment pojawi się 12-15 stopni i do tego wystarczy niewielkie zbliżenie i może dojść do dużych wysiewów i do silnych infekcji. Jeśli chodzi o parcha jabłoni, zatem jakie mamy rozwiązania na najbliższy okres? Tak naprawdę bazujemy cały czas na miedzi lub dithianionie. To, co możecie Państwo zastosować, aktualnie będzie zależało od fazy rozwojowej drzewa w danej lokalizacji i jeśli chodzi o daną odmianę. Ostatnie zimne dni i noce dość znacząco przyhamowały rozwój mszyc. Niemniej jednak w przyszłym tygodniu po kilkudniowym ociepleniu mszyce mogą stanowić nie lada zagrożenie w wielu lokalizacjach. Oprócz mszyc, problemem może być w niektórych lokalizacjach, jest problemem, tarczyń niszczyciel. Co zatem zrobić w takich lokalizacjach? Przede wszystkim w najbliższych dniach należałoby zadbać o wykonanie zabiegu preparatami olejowymi, olejami parafinowymi. Tutaj w zależności od rodzaju produktu dawkowanie jest 1,5-2%. Tyle w dzisiejszym sadowniczym espresso. Zapraszam na kolejne odcinki.